nie można się za wszystkimi wstawiać. Że on jest na dni młodzieży. Myślałem, że on patrz. Zosia. Zo, wystarczy Zo, masz balasz. Wszyscy na Makota wiedzą, co masz. Tak? Wystarczy, że policja to go brała, to już plotki chodzą. Mogę powiedzieć to, jakbym go wyciągnął z takich trapotów. Mogę powiedzieć wszystko, to bym mu pomógł. Ale ona się nie odzywa. No. Ona mieszka na Gocówkę. Tak, tutaj. Patrz, ona się nie odzywa. Mówię, że najgorzej, że to mieszkanie jest niezadbane nawet, tylko nie było przez cały miesiąc. A co to ma za znaczenie, jak mu zabiorą może? Nie, bo jest na nią jest zapisane, nie zabiorą. No to jak na nią? Bo klucze nikt nie ma dostępu do tego mieszkania, tylko on ma. No on ma klucze, nie on, tylko on. A czemu ona się nie odzywa? A chodź do Zaleskiego, ja zadzwonię. Zabrali mu też telefon, wszystko mu pozabierali. Wszystko jest w... Nie wiedziałem tylko na komisariacie, wszystko jest w schowku, wszystko jest schowane. Z telefony, dokumenty, klucze, wszystko. Ja dzwonię... Ale w tej chwili jestem zajęty. Dzwonię do niego wczoraj, też telefon ma wyłączony. Nie mogę odebrać? Bo ma tego, ma wyłączony. Dziękuję, Marza. To głosowo ma, bo zabrali mu wszystko. Ale to już jak jest bateria wyładowana, poszła głosowa, to powinno nie działać. Na inne Zaleski. A jest sygnał w ogóle? No jest. On nigdzie nie siedzi. Siedzi, w więzieniu jest. Za molestowanie, nawet w internecie pisze. Tak? No pisze, bo przecież czytałem. A pokaż mi. To o nim to było? Tak. A gdzie to jest, że to Zaleski? Nareszcie. Może jest włączony, zobacz. Skopiowałem na notatę wszystko. Zabrali go w tym dniu, go zabrali go. Zasadkę zrobili mu w domu, mieszka. No ko, to policja zaczyna podejrzanego o pedofilię. A co to jest? Pedofilię. Podzieli się twitni, podzieli się. Kamera znaleziona w mieszkaniu. Policja, artykuł 4 w ramach. Jeszcze raz mówię. Czemu to ci to gaśnie? Kamera. A co na tej kamerze w ogóle? A różne rzeczy, on mi pożyczał kamerę. Przecież taką kamerę dobrą, ale... A ja w sumie kamery... Michał Rzec. Zwabiał dzieci do swojego domu, tam je rozbierał, dotykał w miejscach intymnych, tam też rozbierał się przed nimi, pokazywał im filmy. To długo nie wyjdzie. Filmy. Ale ja... Co ty mówisz 3 miesiące? 3 miesiące to do sprawy. Po sprawie pisało może... Pisało tylko tam. Może 10 lat. Ja ci coś powiem. 12 lat w więzieniu pokazane, 12 lat w więzieniu mu grozi. Grozi, a może dostać 7.
Teraz sprawdzamy, czy nie było więcej ofiar. Sprawa jest delikatna, bo chodzi o dobro dzieci, mówią funkcjonariusze. Postępowanie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki Przeciwko... On się fotografował z księdzem Rydzykiem i dlatego, ponieważ niby jest linia Mysia, ale wiesz, dla dobra sprawy, teraz już wszystkich, wiesz, ale co zdaje. Ale mogli z komputer spać, ale on tu ładnie wygląda, ten Zelenski. Ale co to na kamerze, no nie wiem. Wiem, że na karcie pamięci miał filmy gajowskie, bo raz mu Bydgoszczy mu przesyłał. I on się pytał, Elka Pierdzielka, czy ty wierzysz w Matkę Boską w internecie, wiesz, do mnie. I potem już patrzę, że on się nie tego... A można go stąd go wyciągnąć? Nie. To są poważne sprawy, bo jeżeli on zwabiał mniej niż 18 lat do domu, to ci mówiłam. No to przecież widzisz, no to co, to ksiądz Rydzy go nie wyciągnie. Przecież księdza Gila, pedofila, też taki, ta Rumunka tu żartuje, księdza Gila, pedofila, też domowy areszt i nie wiem, czy go, co tam z nim jest, ale pierwsze sygnały docierały do nas już na przełomie grudnia i stycznia tego roku. Kolejne kilka dni przed zatrzymaniem podejrzanego doszło do niego już we środę, to teraz, tak? Ale kilka dni trwało ustalanie szczegółów, mówi komisarz Anna Banaszewska z panem Kotowem. Jak ustali panu Michał Rzet, zwabiał dzieci do swojego domu, tam je rozbierał w tego miejsca kim tym. Sam też rozbierał się, pokazywał im filmy pornograficzne. On miał komputer popsuty. W środę na Michała zastawiono zasadzkę w jego mieszkaniu, zatrzymano komputer i nośniki elektroniczne. No weźcie do jego domu, postępowanie prowadzą policjanci z Wydziału Walki Przeciwko zdrowiu, życiu, doświadczenie trwające seksualne, zarzuty dotyczące molestowania czterech chłopców, FIA. Sąd zdecydował o tym, że areszt na 3 miesiące. Teraz sprawdzamy, czy nie było więcej spraw delikatnych. Chodzi o dobro dzieci, mówił funkcjonariusz. Ale jakie nośniki? No to ty nie jesteś winny, bo ty masz 21 lat. To jak on ciebie tam upijał, tym piwem płakałeś, no to przecież... I to nie z twojego powodu, że tak powiem, ale jak on przyprowadzał 15-latków... Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakbym w dużej Warszawie u niego bym przebywał, to chyba bym nie miał z tego problemu. Ty byś nie miał, ale jego by zabrali, by cię wyprosili z domu, jego by zabrali. Mogliby cię wziąć na świadka. Co ty wiesz w tej sprawie? Kogo ty w tym domu widziałeś jeszcze? By chcieli wiedzieć, czy przychodziły chłopaki, jakieś 12-latki, 13-latki. O to by ciebie się pytano. A tak to ciebie tam, to puszczono by, to przecież ty mógłbyś być jako najwyżej świadek. Ale on tu ładnie wygląda, ten Zalecki. On zawsze w kapeluszach, tym. O, masz, o. I z księdzem Rydzykiem niech się fotografuje dalej, widzisz? Ale to, że takie coś było, Boże, ja cygar, nic o tym nie widziałem. Ja też nie. Na pielgrzymkę, patrz, kto to mówi na pielgrzymkę? Ty mówisz. No to ile można być na pielgrzymce? Ale nie był. No to więc to my jesteśmy teraz zaskoczeni, że taki wariat. Bo ona mi dopiero dzisiaj to powiedziała. Chodź, zadzwonimy. Kto powiedział? No ta Iza mi powiedziała. Ja ci numeru nie podam, bo będzie pytał, że skąd to wiesz, i będzie na mnie, że przeszczeniam informacje. Zadzwonimy do Rysi. Otwórz to. Ale to i tak w internecie to widać, wszyscy to widzą, ale nikt nie mówi na numeru. Nie? A cię spytam, gdzie jest? Bo mieszkanie na mnie przepisać, bym zadbał o nie, a nie. Ale to nie może tak przepisać, wiesz, to... Ktoś musi za to mieszkanie teraz płacić. Nie płaci, to z tego co widzisz. Ja, Rysia, jestem przerażona bardzo. Cześć. Co tam u ciebie, kochanie? Wiesz, ja jadę tutaj na premiery do teatru. O, to powodzenia. A widziałeś tego Zelenskiego może gdzieś? Kogo? Zelenskiego. Dobrze. A my czytamy w internecie, że jego policja schwyciła i za 4 nieletnich jest prawdopodobnie w areszcie. Mamy tu na Facebooku kurczaczek. Bardzo O Jezu, no to blisko. Nie chcesz. Dobrze.
coś się wydarzyło, ale tu od grudnia już go podejrzewali i na Mokotowie policjantka, to wszystko jest opisane na Facebooku, że bardzo ładnie wygląda, marynareczka czarne, czarne włosy do dołu, kajdanki z tyłu, policja jej zdjęcie, pasek czarny na oczy, oczywiście, żeby nie było widać, ale wiesz, on się fotografował z ojcem Rydzykiem przewielebnym, jest w internecie i to jest, zobacz linia Mysia i zamiast oni chronić, bronić, bo to z ojcem Rydzykiem się fotografował, te krzyże nosi, fotografuje, to oni do więzienia wsadzają. No powiedziałeś okropne, no to wiedziałam, to podłapałam to słówko, Rysiaczku. I to jest okropne. Wczoraj było w CSW, dzisiaj było tam stacja Muranów, ale myśmy nie pojechały, bo to ten łysy Wojtek źle poinformował. No tam na Andersa 13, te trzy galerie, to jest jedna z tych lepszych, bo tam te byle co. Stacja Muranów, to bardzo dobra galeria, tam na półkolu jak zakręca. Tam ale oni mówili, że wracają stamtąd, już godzinę temu. To oni wracają, a może i na ósmą, mi się już nie chce jechać. Nawet mam tu 111. Nie pojadę w klamkę pocałować, nie jestem głupia. No. Rysiaczku, słuchaj, no módl się do Matki Boskiej. Co? No pojadę do WW, bo tam do 5 rano są komputery. Kochani, nie mam pojęcia, co będzie jakiś wernisaż, byś zasugerowała coś, Rysiaczku. No. No. Dobra, no to Rysia to idzie do tego teatru, a gdzie? Słuchaj, to jest to, proszę ciebie, nie wiem, czy wiesz, druga strefa. O kurczę, to gdzieś u tej Jandy? Nie. Nie, to jest tutaj za telewizją. A poczekaj, to jest Madalińskiego 10? Nie, o Jezu, nie, to tam jest jakaś ulica, jest. Gazowa, tak, to tam daleko, gdzie ja nie chciałam nigdy jechać. I tam jest premiera, to nie jest wernisaż, premiera. Nie, to jest premiera, no, Rysiaczku, to miłego odbioru ci życzę. I módl się do Matki Boskiej, bo tutaj kurczaczek płacze, chce go z więzienia. Ja mówię, nie dasz rady, już jak ojciec Rydzyk i papież nie dadzą rady, to gdzie to dziecko będzie mi tu płakało? Dobrze, dobrze. No. Ja wiem. Pa, pa, Rysiaczku, pa, kochany. No, cześć. Cześć, a on jeszcze dostaje rentę też. A rentę kto opiera? Albo do więzienia będzie szło, albo ta babka będzie pobierała. Do więzienia, a potem co? I co z więzieniem zrobić z tą rentą? Gdzie mi zrobił, a co? A jaką ma rentę? O, jak tyle lat będzie tam miał zamiar siedzieć, to chyba... A nie, albo ja bym miał tego, ale... A ty tam zostawiłeś swoje rzeczy pewnie. Jego? No. Nie, bo może coś tam... Dlatego ci mówię, że nigdy nie wolno się zadawać z jakimiś dziećmi, jeżeli chodzi o te sprawy. Nie wiem, bo jest coś tam. No, dobrze, że byłbyś tylko tam świadkiem, ale... Ale nawet, co to... jak coś tam zostawiam, to niby jak ma, niby mam to zabrać, wziąć to ze sobą? Jak niby? No to więc słuchaj, ta cała Zofia Maciąg, dewotka, też bardzo nisko spadła, bo ona tutaj w tym teatrze, co był promocja książki na temat księży, homoseksualistów i zakonnic lesbijek. Na górze była inna promocja książki i tam była Zoszka. I ona mówi przy stole, pije wino i te ciastka i mówi tak, co wy deprawujecie tego Michała, co wy z niego robicie grzesznika? A to zobacz, a to może on z nas robi. Pytam się, czy ona może uzostawić? Nie odzywa się, może zadzwonić. Nas? Najpierw jestem za... Ona ci pośle wiązkę, będziesz miała SMS-a. To jest dewotka i widzisz, teraz jest linia Mysia, są same sprzeczności. Ja tego Michała lubię, ale jak on tej Lidce ukradł, też jej nie mógł tylko. Ukradł jej, wiesz, tego, do telewizora. Jak to się nazywa? Moderator? Nie. Ten do odtwarzania telewizji, wiesz, ale to on myślał, że to jest niczyje, wiesz. On taki głupawy był i
z dziećmi nie wolno, bo to jak do 18 lat, to potem będzie miał sprawę. On myślał, że to tak mu się uda. Nie, to teraz... Głupi, głupi ten Zaleski. Będziesz miał kolegę na 10 lat. Tylko, że nie ma dwóch partii, czy są jedne. To zresztą on tylko ma dostęp do tego mieszkania. No tylko on, ale ta babka tam na pewno pilnuje tego mieszkania. Będzie płaciła, to ta babka może z tym ojcem synem, to ona gdzieś pod Bydgoszczy, nie pilnuje, bo nikt nie ma dostępu do tego mieszkania. Jedne są drzwi na amen, tak? Tylko on ma. A klucze mają tylko ci od policji, którzy te jego wszystkie rzeczy do pudełka włożyli i do szafy zamknęli. Tak, tak, dzwoni do Tośki. A ona jak to jest jej mieszkanie, pewnie to nieprawda, no to ona będzie... Jest zapisane, na nim też to mieszkanie, ona ma. Ona mieszka tu i tam. Już na razie on tam mieszka. Jaki to jest adres? Napisz do Zośki. Napisz SMS-a. Napisałem jej. Czy udostępni... O, nadawca SMS-a próbował się z tobą połączyć. Ostatnio, 19:47, jeśli takich powiadomień wyślij. Numer od Zofia Balasz. No ale co się próbował? Przecież ona może się połączyć. A co oni z tego mieszkania komputer wynieśli? Co ten komputer? Mogli wynieść pamięć z komputera po tym. A wynieść dyska? Czyli mieszkanie nie jest zabezpieczone, bo po co ma być z pomocy? Nic nie kombinuj, nic nie dasz rady. To są tak poważne sprawy, że jeszcze tych świadków mogliby więcej przesłuchiwać ich, jak wiesz. A tam medy były ślady, były moje. A oni cały czas sprawdzili. Jak ja byłem, nie wiedziałem, bo ślady też były. Jak oni wszystko było przewracać, to nie było. A on chciał zrobić to, jak to się mówi, nie przeprobowanie, tylko remont chciał zrobić. Chciał wymienić drzwi. Ale on się nie odzywa, jakieś powiadomienie. On mówił, że wuja przyjedzie, bo chciał pomalować mieszkanie. On był trochę głupi, ten Zaleski. Chciał zrobić nowe drzwi. Ja mu mówiłam, słuchaj, może ja u ciebie zamieszkam, czy jakoś tak, bo to nie wiadomo, co tu będzie. A on nic i tylko, wiesz, kręcił, nie wiadomo kto, jest właścicielem, nie wiadomo co, i ty też nie wiesz, no. A kogo? No bo to pewnie nie Balasz, tylko to może było... Tak! On dostał, mi mówił, od państwa jako sierota i miał rentę sierocą, tak. To mieszkanie, no co? I mieszkanie no to... było, rodziców jego było, on zmarł i on to mieszkanie dostał. Ale ciekawy... Ale on listy dostaje też. Co? Jaki on ma numer księgi listowej? A ja nie wiem, pocztowej? No to masz tam adres, my mamy pocztę. Ale jak się wchodzi do kamienicy, to tam są księgi, są białe. A! Może listy przyszły, tak jakby przypuszczę. 4 na 2. Bo muszę sprawdzić. No to nie sprawdzisz, bo jest zamknięte. A wystarczy tylko uchylić. To ci nic nie da, Bubuś. Nic to ci nie da. A ja potrafię szybko otworzyć. Kurczaczku, nie wygłupiaj się. Jesteś malutki. Rozwalę tą i nawet nie możesz pić wódki, bo to tylko ci pomiesza. To nic ci nie da, słuchaj. Pan Jezus by chciał na pewno wszystkich więzienia porozwalać, z więzień wyprowadzać, ale to nie da. To mieszkanie jest na Zosie przepisowe. No to jak na Zosie, to tym lepiej. To ona będzie opiekowała. Ale co ty nie wie? A kto ma wiedzieć? A po co komu wiedzieć? No. Jakie ty jesteś dziwnowaty. No kto ma wiedzieć, po co komu wiedzieć? Zosie. Weź uruchom, może ci się to uda uruchomić. Zosie robi, no. Cała pomoc. Damy muzykę. No to masz pielgrzymkę. To
zdrowych nóg zapytali. Mamy nowe fakty. Posłuchajcie. 1000 strażaków usuwają skutki nawałnicy. Najgorsza sytuacja jest na Mazowszu, Śląsku i w Łódzkiem. W Francji grozi kolejna fala strajków, a w Saint-Étienne karny w doliczonym czasie gry pozwolił Czechom zremisować z Chorwatami 2-2. Będą mistrzowskie fakty sportowe, a wcześniej słyszycie o wielorybie w porcie w Gdyni. Zaprosimy też do Chełma na Lubelszczyźnie. Niech to coś jak nie działać, no bo się zwariuje. Choroba. Mazowieckie, śląskie i łódzkie. W tych województwach straż pożarna ma teraz najwięcej pracy. Cały czas usuwane są skutki silnych wichur i intensywnych opadów, jakie towarzyszyły burzom. O pracy kilku tysięcy strażaków mówi nam Paweł Frontczak. Interwencje strażaków związane są z usuwaniem tysięcy połamanych przez wichurę drzew, które tarasowały i tarasują wiele różnych dróg, oraz wypompowywanie wody z zalanych piwnic obiektów. Jak informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, podczas nawałnic w naszym kraju życie straciły 3 osoby, 4 zostały ranne. Strażacy interweniowali już ponad 6700 razy. Powalone drzewa blokują drogi na Mazowszu. W okolicach Siedlec nieprzejezdne są Krajowa 2 i 63. Problemy również na 50 między Górą, Kalwarią a Sobiekórskiem. Kolejna fala strajków może znowu sparaliżować piłkarskie mistrzostwa Europy we Francji. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, to groźba szefa największej w tym kraju centrali związkowej po fiasku negocjacji z rządem. Szef potężnej centrali związkowej Powszechna Konfederacja Pracy, która, jak podkreśla komentatorzy, w kilka dni potrafi sparaliżować całą Francję, żąda natychmiastowego wycofania lub wprowadzenia dużych zmian w kontrowersyjnym rządowym projekcie reformy kodeksu pracy. Dotychczasowa dwutygodniowa fala strajków pracowników różnych branż została zakończona tylko dlatego, że minister pracy Jamel Gomery zaproponowała negocjacje, to ostatnie zakończyły się jednak dzisiaj fiaskiem. Wiadomo już, że w przyszłym tygodniu ruch samochodowy w największych miastach Francji sparaliżuje fala demonstracji protestacyjnych wieców. Fakty z bliska. Wieloryb u naszych wybrzeży to zawsze sensacja, a wieloryb w porcie, marynarze z fregaty rakietowej i ORP generał Tadeusz Kościuszko wypatrzyli dziś balenia w porcie w Gdyni. Tak, tak, nasz reporter Kuba Kołga. Kubo, skąd pewność, że to wieloryb? Za to naukowcy nie mają żadnych wątpliwości. Rozmawiałem z dr Iwoną Pawliczką z Helskiej Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Jak mówi, i kształt płetw, i zachowanie, choćby puszczanie takich fontan, jest charakterystyczne dla wielorybów właśnie. Trudno jednak po nagraniach ocenić, jaki to gatunek lub jak ma ssak. Wygląda na niewielkiego osobnika, zbłąkanego. Ja myślałem, że to jest jakiś obecność kłopotami z nawigacją. Wiadomo, że gdyński port już opuścił, to dobrze, bo port to dla niego mało bezpieczne miejsce. Popłynął w kierunku południowo-wschodnim, gdzie teraz jest nie wiadomo, może już w Wiśle. Stacja morska w Helu prosi o kontakt wszystkich, którzy go wypatrzą. Zanim wieloryb opuścił port w Gdyni, marynarze nagrali film, jak wypuszcza powietrze. Możecie to zobaczyć na naszej stronie rmf24.pl. A teraz informacja dosłownie sprzed chwili. Rada Nadzorcza PZU Życie jednogłośnie odwołała prezesa Dariusza Krzewina, dowiedział się reporter RMF-FM Krzysztof Werenda. To odwołanie to pokłosie tak zwanej infoafery w PZU i wczorajszego wejścia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do spółki. Bus satelitarny RMF-FM zaparkuje jutro w Chełmie. To sobotnie Twoje miasto w faktach RMF-FM. Tak zdecydowaliście w głosowaniu internetowym. Nasz człowiek na Lubelszczyźnie, Krzysztof Kot, będzie na Was czekał na placu Łuczkowskiego. Krzysztofie, o czym powiesz? Będzie o królewskim mieście Chełm. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Jedna z koronowanych głów zamieszkiwała chełmskie wzgórze. Będę na powierzchni i pod ziemią w kredowych wyrobiskach. Opowiem Wam również o planach, jak to w ciągu kilku lat Chełm z 40-tysięcznego miasteczka miał się stać 100-tysięcznym miastem. Jeśli Chełm, to również na szczęście już tylko wspomnienie manifestu PKWN. Będzie też o białym misiu i duchu, równie białym. I już teraz zapraszamy z Krzysztofem na jutrzejsze fakty od 8 rano. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Brutex, sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Naszymi ambasadorami są Błaszczykowski, Pirlo, Lam. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych, producent kotłów centralnego ogrzewania, firma Defro. Na gorące piłkarskie relacje zaprasza sponsor mistrzowskich faktów sportowych, zakłady mięsne Szubryt, producent wędlin tradycyjnych. Mistrzowskie fakty sportowe ma dla nas Maciej Jermakow.
Ależ mecz w Saint-Étienne. Czesi przegrywali już 0-2 z Chorwatami, ale ostatecznie zremisowali 2-2 i zdobyli swój pierwszy punkt na tym Euro. Najpierw na listę strzelców wpisali się Perisic i Rakitic. Czesi kontaktową bramkę zdobyli w 76 minucie za sprawą Skłody, w 94 natomiast z rzutu karnego do siatki trafił Netic. No i być może ta jedenastka w ogóle nie miałaby miejsca, gdyby nie burda chorwackich kibiców. Oni rzucali racę na boisko, bili się między sobą na trybunie. Sędzia musiał przerwać mecz na kilka minut, no i dlatego też doliczył sporo czasu. Bramki z tego spotkania obejrzycie oczywiście na rmf24.pl. A ja dodam, że w pierwszym dzisiejszym meczu na boisku gorąco zrobiło się również dopiero w samej końcówce. Wydawało się, że starcie Włochów ze Szwedami zakończy się już bezbramkowym remisem, ale w 88 minucie do siatki trafił Eder, no i dał Italii zwycięstwo. A przed nami jeszcze jedno spotkanie. Hiszpanie zmierzą się z Turkami. Aktualni mistrzowie Europy wygrali pierwszy mecz turnieju 1-0, ale nie chcą już o tym pamiętać. Musimy skupić się na tym, co przed nami. Zmierzymy się bowiem z bardzo groźnym rywalem. Turcy potrzebują punktów, no i to ich na pewno dodatkowo zmobilizuje, a nam utrudni zadanie. Mówił trener Hiszpanów Vicente del Bosque. Ale koniec tenis, polsko-amerykański duet. Matkowski Isner przegrał z Chorwatami Cilicem i Draganią w pierwszej rundzie turnieju w Londynie. Roger Federer natomiast wygrał z Belgiem Coffin i awansował do półfinału singlowego turnieju w niemieckim Halle. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Trutex. Sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Naszymi ambasadorami są Błaszczykowski Pirlo Lam. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Producent kotłów centralnego ogrzewania firma Defro. Na gorące piłkarskie relacje zaprasza sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Zakłady mięsne Szubryt. Producent wędlin tradycyjnych. To teraz będzie takie pogodowe zadanie, ciekawe kto się go podejmie, czy Joanna, czy też Jacek. Już za chwilę mecz Hiszpania-Turcja, w związku z tym proponuję prognozę pogody przedstawić albo po hiszpańsku, albo po turecku. To Jacek po turecku, bardzo proszę. Ja miałem burzę. Dziękuję. To w skrócie. No. Marcin, chyba musimy stwierdzić. Dobra, to mówię po hiszpańsku teraz. Nie, Jacek, ty po prostu nie nadajesz do pogody. No, no to powiedz coś, no powiedz coś po hiszpańsku. Mucho de soleil. O, mucho de soleil. Mucho, mucho. Besame mucho. A, czyli to jest taki piękny plan na piątek. Mucho de soleil. A to. Wiecie, no, dla każdego coś innego, nie? To zaproszę w piątek. Jezus! Jak dziś się czujesz? Tak mniej więcej. Nie lubię fałszywych tych mętno. Daj spokój, same jakieś nieszczęścia ludzkie. Co? Salon Radia Tok FM. Piąteczek. Dobry wieczór, witam Państwa, kolega Piąteczek, nazywam się Wojciech Orliński. Moimi gośćmi są znakomicie dziennikarze, Miłada Jędrysik, Edwin Bendyk, polityka i zajmujący się też mnóstwem różnych innych rzeczy, o których nie wiem, co będzie czas rozmawiać. Przecież to nie są jakieś żarty. Dopuszczę do głosu, chociaż tutaj już słychać jakieś pojedyncze chichoty i westchnienia. O, będzie piosenka, bo koniec tematem naszej rozmowy jest szalenie niestabilna sytuacja międzynarodowa. I patrz, ta Zośka Maciąg podpadła. Przez to, bo ona mówi, co wy deprawujecie tego Zelenskiego, bo ja tu na niego policję, wiesz, wezwałam. Bo jak z ulicy wziął jakiegoś faceta, ja mówię, ja. Chciałbym przypomnieć, że to nie bo on poszedł po papierosy i przyszedł z facetem. A to, że ktoś go poszedł o pedofilstwo, to kto wzywał? A to ja nie wiem. Na pewno, wiesz, ja to z dziećmi, to ty myślisz, że matka, że ojciec, że rodzice nie są zainteresowani. Oni chodzą za dziećmi jak szpiedzy. No to przecież wcześniej czy później, mój kochany, to się musiało wydać. Dlatego ci mówiłam. Jak masz 21 lat, byłbyś świadkiem. Po co ci to? Kurczak. To co, idziemy? Czy coś jeszcze chciałeś, panie? Co? Może połóż się spać. Nie chcesz? Musisz, że tak działa. No.
Widziałeś? To nie są żarty. I to nie dwa lata. I to jeszcze sprawa, więc 3 miesiące, no co 3 miesiące? 3 miesiące do sprawy. 3 miesiące. A tutaj już nie podejrzewała mi to głosu. Niestety. A co byś teraz zrobił? Ciepły. No, matki, wiesz, proszę ciebie, miały prawo. A no to dlatego ci mówię. Zależy, czy to widzisz. On troszeczkę... On miał się... Ale ja miałem to czerwone niedaleko. Tam teraz mieszkanie jest pilnowane, na razie właśnie pod podwodem. Nie jest pilnowane. Ja miałem kurze dorobione, ale bym zabrał. Dodatkowym świadkiem, by ciebie chwycili, by cię po tego. Wystarczy. Pomieszaj to teraz i nie zawracaj. Także no widzisz. Bo ty tak tu mi opowiadasz, czarujesz, a to przecież o niego chodzi. On nawet nie wiedział, że to jest tak poważne, że to takie, wiesz, niewinne, że to albo mu... Albo że mu przejdzie, albo... Takie coś, które powinno mi się dowiadywać od niego, a nie od jego, a nie tylko przyjaciółki. No. Salon Radia Tok FM. Piąteczek. To jeszcze znowu, witam Państwa po piosence, po zignorowanym ostrzeżeniu George'a Michaela, że inwazja na Irak się źle skończy. Piosenka z 2002. Rozmawiamy dzisiaj z Edwinem Bendykiem i Miładą Jędrysik, a jednym z takich pretekstów jest to, że właśnie wyszła książka pod tytułem Punkty zapalne, 12 rozmów o Polsce i o świecie, w którym jedną z bohaterek wywiadowanych tam jest Miłada. I jeśli ktoś z Państwa chce dostać egzemplarz tej książki, to proszę teraz szybko napisać maila stalemałpa.tok.fm. No to przejdźmy już do tych punktów zapalnych i do trzeciej wojny światowej. Tak łaziłeś całą noc i szukałeś, czy to prawda, tak? To analityków już trwa pełzająco. No trudno, on sobie to, wiesz, wybrał. No w jakimś sensie to pytanie, czy to jest właśnie wojna światowa w takim konwencji, jak myśleliśmy o wojnach światowych, nauczeni doświadczeni pierwszej i drugiej. Wszystko mu zabrali. Wszędzie sobie jest ślad. W których angażowano całą moc i całą energię, jakie były dostępne do dyspozycji państw przemysłowych, czy to jest taka... On tak, na wszystko się zgadzał, tak, że ci załatwił, tak, nic ci nie załatwił. Operacje był niepoważny. Bardziej policyjny, chociaż teraz widzimy, że też... Tak, ci załatwił, tak. Ja mówię, nie tak, tylko tu trzeba coś zrobić chyba, nie? Ewidentnie nie jest to lokalna potyczka o... A jestem nie w lipcu, zapraszam w internecie na jakieś święto swoje, co ja będę. A ja pisałam tak, że będę. Tylko to jest element rozgrywki Władimira Putina z całą resztą świata. Jakieś tam rodziny, czy jakichś tam przyjaciół, na tort, czy ja przyjdę. Na pograniczu tam, prawda, z Irakiem, gdzie się rekonstruuje, czy konstruuje. Coś, co się próbuje nazwać państwem, prawda, islamskim, ale produkuje konsekwencje, które zapraszam, na cały świat są wykorzystywane przez innych graczy. I dlatego tego sporu tam nie można rozwiązać, bo każdy ma jakiś interes. Turcja ma swój interes wobec reszty świata. Ja nie obchodzę. Ale mi, chociaż, głupoty. Korzystają się to elementem nowoczesnej... Zrobię cię, pocałuję cię, wykorzystane przez Europę. I to jest, ja tak na razie rzucam na początek, żeby trochę skomplikować, pokazać, że nie tak łatwo uchwycić i nazwać ten proces, ale sam spotkałem już
w prasie światowej, na przykład Nouvelle Obs, tygodnik francuski już parę miesięcy temu zrobił okładkę, właśnie trzecia wojna światowa, właśnie mniej więcej te aspekty pokazują, że na marze, coś podobnego. Widzisz. Się takich lokalnych, chwilowych. Także już nie mamy, nie mamy kolegi, ale to tak, ta Zofia Macią go strzegła, pilnowała, to niech ma. Niech ona teraz wie, bo ona za tym kościołem tak pozycję, kto będzie miał pozycję słabsze i po prostu ja, wszystkie właśnie. Nawet ją lubię tą Zofię Maciąg, ale wiesz, ale ona nas nie lubiła, bo my demoralizujemy Zelenskiego. A tu proszę bardzo, pedofilia. Nie, no bo to trochę, znaczy, bo to tak. No to ja może mam 15 lat, wiesz. Licja pełzająca, jest to tu o to chodzi. Że ja może mam 15 lat. Może przeze mnie wszystko. Ale faktem jest, że jest coś innego w tej chwili, znaczy, że ta sytuacja, że rzeczywiście jakąś cezurą był 11 września i odpowiedź potem, czyli agresja na Irak, prawda? I ten okres definiowania się i w zasadzie to był jeszcze próba, znaczy Irak, powiedzmy odpowiedź Stanów Zjednoczonych z koalicją. To był ostatni moment jeszcze po pierwsze obrony hegemonii amerykańskiej i też w imię jeszcze takich, można powiedzieć, na ile cynicznie, na ile prawdziwie to jest inna sprawa, ale po jakiegoś uniwersalizmu euroatlantyckiego. Przekonanie, że można ten sposób polityczny też jakby przyspieszyć interwencją zbrojną, prawda? I to się na pewno skończyło. I to chociażby jest, oznacza nowe czasy, zakończenie się pewnego ładu, kiedy jeszcze nawet jeżeli nie realistyczne, to jednak funkcjonowało myślenie, że istnieje jakiś właśnie ten wynikający z tezy w końcu historii optymalny ład, który rozlewa się po świecie. To na pewno jest koniec. A jeżeli jest koniec, to musi być jakiś początek, tylko ten jeszcze nie jest zdefiniowany. On się wykluwa również poprzez konflikty czy starcia zbrojne. No tak, a my jeszcze tak środowo używamy ciągle tego sformułowania wojna światowa. Tak naprawdę to te wojny, pierwsza wojna światowa była wojną białych mocarstw. A to może nie on. Te swoje kolonie i te interesy, i też kolonialne interesy. Druga wojna światowa, no... Ale jak go chwycili, to policja nie głupia. Ale jak ktoś, wystarczy. Wojną euroazjatycką. No bo tutaj ucieknie o Chinach, prawda? Bo teraz mówiłam ci, bo tak, mówiłam ci. Swoje interesy zabezpieczają w inny sposób. Mówiłam ci, kurczaczku. Oczywiście, że uczestniczą i w tej chwili już... Mówiłam ci, kurczaczku. W ogóle mają kontrolę gospodarczo-militarną nad większością portów w regionie. Ja to w ogóle do biblioteki chcę jechać. W tym regionie, przepraszam. Swoim. O masz, tu jest ten Facebook, zobacz jak to uruchomić. Zobacz, już jest od telefonu. No i cała Afryka, tak, właśnie, tak jak mówię, tak. Gówno. I strategiczną, i ziemia, żeby mieć się czym wyżywić, także... Gdzieś tu już blisko jesteśmy. Sobie warto wybrać taki scenariusz, jak... Bo Marek mówi, że to musi z karty... Na kartę przechodzicie, nie może być dwóch. Ja mówię, no to ale do nich nie przejdzie. Australia była ostatnim brzegiem, gdzie ta fala miała dojść. No to może te Chiny tak zostaną, się tu wszyscy powybijamy, a oni tam te miliony... Jedna jest T-Mobile i druga jest T-Mobile. Potem przejmą to. A on mi jeszcze zjednoczył, tu T-Mobile i tu T-Mobile napisał. Tak, przecież karta musi od karty się różnić. A tylko jak te pazury gdzie wsadzi, to wszystko popsuje. To jest akurat tak, no nie wiem, jakaś taka zdumiewająca często pogaduszka w kręgu mojego takiego towarzyskiego bąbelka. Nie wiem, czy waszego też, na spełnia waszego też, bo jesteś ze samym bąbelku. Tak się leniwie rozważa, dokąd tu emigrować i gdzie. Nie, no wszyscy do Kanady nasi znani przecież emigrują, prawda? Tak, ale nas jakimś strasznie modnym tematem w innym kręgu bąbelkowym jest Urugwaj, bo podobno w ogóle Ameryki Łacińskie to mają... No i Nowa Zelandia. Nowa Zelandia jest taki właśnie zawsze... To wszystko porąbane. To znaczy myślę się, że właśnie skoro mówimy o wojnie światowej, to czy da się powiedzieć, kto zostanie neutralny właśnie, albo gdzie te ewentualne bomby nie spadną. Znaczy ja myślę, że to troszeczkę inaczej, jakby trzeba po prostu zadać pytanie, to znaczy o przyczyny. Bo jakby to pierwotne zupełnie. Nic, nikomu ja myślę, nic nie mówić, bo to nieprzyjemna ta... Właśnie kontekst globalny rozgrywki w kontekście też kluczowych tematyk. Wyzwań, które będą miały wpływ na rozwiązania również, no nie wiem,
gospodarczy i inne, no to jeszcze ja myślę, że takim jednym ze strukturyzujących czynników i był produkujący nie też no, napięcia wojenne, no to jest, są zmiany klimatyczne, prawda? I po prostu, czyli a generalnie szerzej coś, co Ulrich Beck z niemiecki socjolog nazwał tym globalnym społeczeństwem ryzyka. Znaczy nie ma się dzisiaj gdzie ukryć tak naprawdę. No Urugwaj brzmi jakoś tak. No brzmi tak, ale póki się o tym rozmawia w piątek wieczorem przy kielisku. Ja chcę to spryskać niechoneczko. Natomiast po pierwsze, ani nie można sobie wymyślić się autonomicznej gospodarki, to znaczy zawsze przepływy kapitałowe i tak na przykład, przynajmniej w tym modelu nie można, być może w jakimś ładzie postkapitalistycznym nowego średniowiecza, gdzie będziemy się zamykać w granicach, to raczej nawet nie państw, tylko jakichś regionów i tak dalej. Być może sobie jesteśmy w stanie to wymyślić, ale no to by musiało oznaczać oczywiście świat już po tej redefinicji, pomniejszony jakieś 5 miliardów ludzi w stosunku do tego, co teraz żyje, prawda? To jest między ta konsekwencja, bo jeżeli chcemy utrzymać ten stan populacji lub jeszcze zapewnić możliwość przeżycia kolejnym 2,5 miliardom, które mają się urodzić do 2050 roku, no to nie możemy radykalnie zmienić logiki gospodarczej. To znaczy musimy zmienić jej parametry, bo system ten kapitalistyczny, jaki był, się wyczerpał, ale jakby mechanizmu wytwarzania wartości w oparciu o przemysł i tak dalej, innowacje, to co, czegośmy się uczyli przez te kilkaset lat ostatnich, radykalnie nie zmienimy, bo nie wykarmimy, prawda? Demodernizacja oznaczałaby śmierć tych paru miliardów ludzi. No więc jeżeli tego nie chcemy, no to trzeba coś wymyślić w skali całego świata, a nie szukania enklaw, które można by bezpiecznie się zwrócić. Mamy taką paradoksalną sytuację, że jest tajemnica policja i realna rozgrywka w logice państw narodowych czy sojuszy państw narodowych właśnie o wpływy, ale z drugiej strony są procesy jednak szukania rozwiązań globalnych. No nie wiem, proces klimatyczny jednak jest takim przykładem. A ty przepraszam, bo to na pewno śledzisz te takie rzeczy bardziej techniczne, a Wojtek też przecież jesteś umysł ścisły. Coś było ostatnio o wynalazku takim, żeby zamknąć emisję CO2, zamknąć w czymś tam, tak? To cały czas się kombinuje. Tak, to nie jest żaden przełom. Nie, no to tak się, to są marzenia właśnie, że zrobimy z odpadu paliwo, prawda? No, nawet i polscy chemicy tutaj już ogłaszali wielokrotnie, że już wytwarzają paliwo właśnie z dwutlenku węgla. To chemicznie oczywiście jest to możliwe, tylko bilans energetyczny ciągle się nie zgadza. Znaczy trzeba więcej wydać niż się zarobi, w związku z czym. No to jest. Nie, to nadzieja na jakiś cud, na jakiś taki, że tak powiem, złoty strzał, który po prostu rozwiąże wszystkie problemy, to się pojawia, ale na to nie ma co na tym budować. Więc i to problem jest taki, że ponieważ się nie buduje, to pierwsza reakcja właśnie w logice państw narodowych jest taka, żeby zapewnić sobie zasoby rozwojowe dla własnego terytorium, dla własnej populacji. Czyli woda w pierwszej kolejności, a potem zasoby żywności. I to mnie najbardziej w tym wszystkim przeraża w tych takich geopolitycznych planach, bo jeśli chodzi o te jakieś bogactwa, które zaraz staną się bogactwami przyszłości, czyli umiarkowany klimat, czy w którym można sobie spacerować bez specjalnej odzieży albo bez specjalnej klimatyzacji. Jeśli chodzi o wodę pitną, to my jesteśmy jakimś strasznym, takim błyszczymy na tej mapie świata. My tutaj jako właśnie Polska, Przaśna, Buraczano, Pszczelna i tak dalej, no tych poza wodą. Gdzie tu spojrzeć, jakiś ruczaj płynie, jakiś strumyczek, która paradoksalnie coś wodą jest bardzo słabo. Możesz to rozbić. Jak to bardzo słabo? Bilans wodny mamy słabszy od Egiptu, tak. Warto pamiętać. W jakim sensie? Nie, zaraz. Jest to jakieś nowe rzeczy. Tak, pić mi się zechciał, przepraszam. Jest jakby hydrologicznie w sytuacji polskich ze względów geologiczno-geograficznych. Jesteśmy na jakiś. Tu dokładnie nie powiem jakby z profesjonalnym, że tak powiem, terminologią, ale akurat jesteśmy w takim położeniu, że rzeczywiście tych zasobów... O Jezu, no już nie gadaj głupot. Dobra, wymyły się ząbki. To zawsze był problem. Znaczy, że gdzie tam sobie popłuć jeszcze, weź do ust, troszeczkę poruszaj się. Przy budowie metra, przy budowie tunelu, na Wisłostradzie i tak dalej. Tak, i nagle się okazuje, że za mało jest tej wody, gdzie przez to jest taka malutka ta pustynia, w dodatku już dawno zarosła. No ale, no co zrobić? Co zrobić, skoro tak jest? A Wojtek, skąd ty wiesz, tak jesteś zadowolony z siebie, że cię do tego Urugwaju wpuszczą? Przecież Urugwaj, zgodnie z wszystkim przewidywania i tak jak nie chcieli uchodźców z Europy w 40 roku, prawda, i w 41, tak samo i w 39, tak samo nie będą chcieli uchodźców z Europy w 2039. Ja to ja zrobiłam abstrakcyjnie, to są strasznie przerosłe. Niektórym się udaje, ale to jest tak samo jak
się bawimy w rycerzy, tak, i myślimy albo w pana Wołodyjowskiego, a przecież mogłeś być giermkiem pana do jakiegoś rycerza, a nie wcale pana. Ja wcale, znaczy, nie chciałbym, żeby cokolwiek brzmiało optymistycznie w moich audycjach, gdyż to w zasadzie od samego początku jest planowane jako godzina straszenia, gdyranie, marudzenia, narzekania i obronnego. Malkontenstwa, więc broń Boże, nie mówię, że Urugwaj nas wszystkich uratuje, tylko jakoś się właśnie, znaczy ja się jakoś tak martwię, że to jest chyba wspólny problem całego naszego pokolenia, że jeszcze jakoś gdzieś tak, jak patrzyliśmy na tą mapę świata, powiedzmy w roku 2000, zanim to wszystko tak zaczęło rozłazić, to Polska wydawała się być tak strasznie daleko od tych wszystkich frontów przyszłości, co ten Huntington rysował na mapie świata, że my jesteśmy tak w samym środku tej Europy, gdzie nic będzie spokój. I właściwie nadal jakimś dalekim fuksem jeszcze ciągle tak jedziemy, bo jednak ciągle te zamachy terrorystyczne są gdzie indziej. Ukraina chyba nas bardzo otrzeźwiła, prawda? Pokazała, jak blisko, prawda? Może jednak jak szybko logika właśnie takiej destrukcji, no przecież Donieck to jest koszmar, no to trudno sobie opisać, ponieważ miasto 4 lata temu tam było, przecież wspólnie organizowaliśmy euro, tak, którym teraz żyjemy, w tym co tutaj się we Francji dzieje, nie ma lotniska, nie ma stadionu, miasto milionowe jest zrujnie, w ciągu przecież paru tygodni to się stało. To jakby pokazuje, jak łatwo dowolne miasto w Polsce może mogłoby być, ja mówię hipotetycznie, gdyby akurat ktoś miał interes, prawda, poprowadzić tego typu interwencję. No ale tak, oczywiście jakby dwie rzeczy, tak, bo jedno to jest zmiany klimatyczne, które doprowadzą do stepowienia, doprowadzą do braku wody i w konsekwencji... No i do migracji. Do migracji, a też do jakichś, ja myślę, że będziemy świadkami z daleka jakichś naprawdę straszliwych rzeczy, takich jak już mamy... No jak będą dowody, to nieważne, że się przyzna, czy nie przyzna. Tylko w tym się prawdopodobnie my po prostu Europa nie będzie więcej uchodźców, bo nie będzie w stanie absorbować. Będziemy tak jak Stany Zjednoczone. Także Radio Maryja, niech się modli, Zalewski z księdzem Rydzykiem, niech się pokazuje. Kupa śmiech. Pełna Pan z Tobą. A może... Błogosławionaś Ty między niewiastami. Może ten ksiądz Rydzyk się stawił za nim. Żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. No, ale ja żartuję, to nawet była rodzina, wina jest oddzielna i rodzina musi tylko się przeglądać. On jest w rękach teraz błogosławiony owoc żywota. Policji, sądu, władz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Matka Boża mu nie pomoże, bo za swoje grzechy trzeba odcierpieć. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko, Mareczek mówił, że jak ci lepiej przyjdzie, to ślinę, o. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Także Polska, czas w Polsce. Proszę bardzo, żeby to było w Ameryce, to darują, ale teraz tutaj już nikt nikomu nie daruje. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Także takie to, my to nawet nie wiedziałyśmy, że takie są rzeczy.